widać. No dobrze. Dzisiaj powiemy sobie o nadal Janie Kochanowskim, jego twórczości. Będziemy omawiali ten temat, który Wam wysłałam w Librusie. Aktualne przesłanie w pieśni Jana Kochanowskiego. Wy, którzy pospolitą rzeczą władać. Mamy dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrealizowania i drżę o to, czy w godzinę się wyrobimy, ale godzina to jest sporo. Bardzo dużo odniesień jest do tej pieśni. Z jednej strony jest to prosty tekst, z drugiej można by o nim długo mówić, ale to jest domena Kochanowskiego, że tak naprawdę nawet jeżeli napiszę fraszkę, która jest 2-3-4-wersowa, moglibyśmy godzinną lekcję na temat tej fraszki zrobić. Też się za Wami stęskniłam, ale cieszę się, że mamy te live'y i że widzimy się we wtorki, w czwartki o 12. Mam nadzieję, że to się tak uda to utrzymać i oprócz tych lekcji, które mamy na tych wszystkich platformach wygenerowanych przez szkołę, to jeszcze możemy sobie na żywo uzupełnić to, czego uczymy się na bieżąco. Z niektórymi klasami jutro, 4 klasami jutro mam zajęcia, więc będzie też ciekawie. Jest Was 101 osób. To powiem o konkursie. Otóż pewnie się już też przyzwyczailiście do tych konkursów. One mają spowodować, że będziecie do końca. Mam nadzieję, że to, co mówię, też powoduje właśnie tą Waszą bytność do końca, ale wiem, że to bywa różnie i tam macie jeszcze jakieś ustalone rzeczy i niektórzy wychodzą przed czasem, a czasami pod koniec, jak robię to podsumowanie, to mówię o ważnych rzeczach i chciałabym, żebyście jednak zostali do końca. Będę pokazywała Wam przedmioty, które pochodzą z różnych czasów. Są to pamiątki rodzinne moje. Nie mają wartości finansowej, ale mają wartość sentymentalną i chciałabym, żebyście... Może sobie taki challenge zrobimy, czekam na Wasze propozycje na Messengerze na temat właśnie pamiątek. Chciałabym, żebyście przechowywali pamiątki, przechowywali jakieś przedmioty po Waszych rodzicach, dziadkach, też Wasze i też prosili o to, żeby jak będziecie już starzy, żeby Wasze wnuki kultywowały tą tradycję. Pierwszy przedmiot to ten, który Wam wysłałam na grupę. Niestety ta góra się potłukła. Tu mamy knot. To się nalewało do środka, to się odkręca, nalewało się naftę. Było światełko, lusterko po to, żeby to światło rozpraszało się na zewnątrz. No i proszę Was teraz o to, żebyście w zeszytach, ewentualnie na kartkach napisali po kolei, jakie przedmioty pokazywałam. Ja nie będę podawała ich nazwy. Ten myślę, że jest dosyć prosty. Różne przedmioty tu przygotowałam. Jeżeli będziecie mieli wątpliwości, to zapytajcie rodziców, zapytajcie dziadków, co to za przedmiot, może rodzeństwa. I po kolei zapisujecie, wysyłacie mi. No, nie wiem, ile potrzebujecie czasu. Do 15 po pierwszej, tak się umówmy, bo 13 kończy się lekcja. Wysyłacie do mnie informacje na kartce, nie, że przekazujecie sobie kopiuj wklej, tylko każdy swoim charakterem pisma spisuje po kolei, jakie były przedmioty. Osoby, które odpowiedzą dobrze, a nie będzie to proste, albo kreatywnie, ale chciałabym jednak, żeby to były adekwatne nazwy tych rzeczy. Ale można coś tam dopisać. Wiecie, że ja takie szaleństwa kreatywne lubię, jest to tylko na plus. Wysyłacie mi to do 15 po pierwszej na Messengera mojego prywatnego i ja za jakieś od tego czasu 15 minut kolejne, czy jakieś w pół do drugiej podam Wam w grupie albo na Facebooku, kto wygrał, czy kto otrzymał ocenkę za aktywność. Oczywiście ja sobie przeglądam potem Wasze komentarze, też staram się w trakcie oglądać to, co czytać, to, co mówicie, szczególnie jak zadaję Wam pytanie, no po to też wyświetlają się Wasze komentarze. I chciałabym, żebyście właśnie, żeby to sprowokowało Was do takiego porozmawiania też w domu o pamiątkach i o kultywowaniu takiej tradycji przechowywania ich.
jeżeli osoby będą pisały komentarze i będą to dobre komentarze, odpowiedzi na moje pytania z lekcji, czyli to, co w Librusie mieliście wysłane, czyli kto mówi do kogo, co, jak, i pojawią się odpowiedzi, to też te osoby za aktywność otrzymają ocenki. Oczywiście no, nie może to być jedna odpowiedź. Zależałoby mi na tym, żeby tych odpowiedzi było sporo. Mamy 142 uczestników tej lekcji. Cieszę się bardzo. Zaproszone są też osoby z zewnątrz. Śmieję się teraz, ponieważ ta pierwsza lekcja, którą nagrywaliśmy na żywo, ale w grupie tych sześciu klas, ja tam przestrzegałam, tylko nie udostępniajcie. Ale widzicie, że no, zostało to zamieszczone na Facebooku i na YouTubie szkoły. No, dlatego też moja prośba jest bez sensu w tym momencie i jak najbardziej, jeżeli macie taką potrzebę i mamy też tu maturzystów, a robią powtórki, to kochanowski jak najbardziej przyda im się do tego, żeby ten materiał powtarzać. Pozdrawiam wszystkich moich obecnych, byłych i przyszłych uczniów, także cieszę się, że jest tak Was bardzo dużo. Pierwszy przedmiot Wam pokazałam, to teraz będzie coś łatwiej, no, łatwiejszego. No takiego, poczekam jeszcze trochę, gram na czas, żebyście się wszyscy już zdążyli zalogować i przejdziemy do meritum. To jest coś takiego. Ja 30 lat temu zbierałam to i wszyscy właściwie zbieraliśmy coś takiego. Ja miałam cały karton po butach i to był jeden z elementów takiego, no oglądało się znaczki, słuchało się na magnetofonie kaset, to zbierało się coś takiego i kolekcjonowało, można było się tym wymienić, ale też pochwalić, że się coś takiego akurat miało. To był rarytas. Mam nadzieję, że tak teksty macie przed sobą. Omawiamy Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. No i teraz mówimy o Kochanowskim, mówimy o renesansie. Powiedziałam Wam przed kilka lekcji wstecz, czyli jeszcze byliśmy wtedy w szkole, mówiliśmy o renesansie, o człowieku renesansu, taki związek frazeologiczny, frazeologizm, człowiek renesansu. Dzisiaj też możemy o kimś tak powiedzieć. To jest osoba, która skupia w sobie wiele talentów. Między innymi Kochanowski był taką postacią. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest osoba, która tworzy poezję, śpiewa, a zna języki, a z wykształcenia jest no, inżynierem, tak? Czyli umysł ścisły. Czyli jeżeli ktoś jest wszechstronny, to jest człowiekiem renesansu i do dzisiaj ten związek frazeologiczny funkcjonuje. Kochanowski taką postacią był. Znał języki, studiował we Włoszech, wielokrotnie do Włoch wyjeżdżał, wykładał również w Polsce. Był właściwie już za młodu cenionym literatem, cenionym pisarzem. Fraszki omawialiście we wcześniejszych klasach, no i omawialiście te, które no, były ocenzurowane, ale jak sobie weźmiecie fraszki Kochanowskiego nieocenzurowane, to tam się działo. I tak jak powiedziałam, o fraszkach możemy długo mówić. Teraz w programie mamy pieśni, później będziemy mówili o trenach. Proszę, żebyście przeczytali. Praca domowa zrobiona. Wszyscy właściwie odesłali, także bardzo Wam za to dziękuję. Pieśń, do której przejdziemy, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, jest elementem odprawy posłów greckich. Jest to sztuka teatralna, tragedia grecka, którą napisał Kochanowski w 1575-6 prawdopodobnie roku, ale schował ją do szuflady, powiedzmy to w ten sposób. Ona była skończona, ona była jak najbardziej dobrym tekstem, ale nie planował jej wystawiać w jakiejś konkretnej sytuacji. Jest odprawa posłów greckich, jest to tragedia stylizowana na tragedię antyczną. I wiersz, pieśń, którą będziemy omawiać, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, widzę, że sobie zdradzacie, co to było. No, właściwie przedmiot, który pokazałam. Chyba lepiej będzie, jak nie będziecie o tym pisać, bo zdradzacie kolejnym osobom, a chciałabym nagrodzić tych, którzy
którzy rzeczywiście oglądają. Teraz taki przedmiocik. Tak on wygląda. I jak już zrobiliśmy taką króciutką pauzę, to jeszcze Wam pokazuję taki przedmiocik. I będę mówiła dalej o tej pieśni, czyli Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Jesteśmy przy odprawie posłów greckich Jana Komisjo. To możecie potraktować jako jeden przedmiot, jeden, dwa, z tej samej dziedziny. Kochanowski ma na uwadze dobro państwa, dobro kraju, jest patriotą, pisze pieśni patriotyczne. Chciałabym, żebyście sobie tak też spróbowali pomyśleć, jaki mógł być koloryt epoki. Jak to było, że był król, że był podskarbi, że był kanclerz, że mamy posłów, sejm. Jak to mogło funkcjonować? No, sytuacja polityczna Polski jest trudna, ponieważ po ucieczce Walezego, właściwie już Kochanowski martwi się w tych ostatnich latach panowania Zygmunta Augusta, co to będzie, jak August umrze. Potem mamy takie 2 lata bez królewia. To sobie wyobraźcie, co się działo. My dzisiaj mamy sytuację pandemii, jesteśmy w domach zamknięci. Za lat 10 to będzie jako jakiś tam termin w kalendarium, a to jest nasze życie, to jest coś, czym my żyjemy, przeżywamy i jest dla nas istotne. Wyobraźcie sobie tamte czasy, jak to mogło funkcjonować, jak to mogło wyglądać, jak Kochanowski w tym czasie także funkcjonował. Człowiek humanista, który ma na celu cały czas dobro państwa i tu nie wiadomo, co to będzie. A posłowie, senatorowie niespecjalnie się tym krajem przejmują. W odprawie posłów greckich, dlatego też te teksty patriotyczne Kochanowskiego powstawały, żeby, ja Wam mówiłam o pieśni o spustoszeniu Podola, mówiłam Wam o innych tekstach, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, ten dzisiejszy tekst, dobro kraju jest tu bardzo istotne i Kochanowskiemu chodziło o to, żeby to pokazać. I teraz otrzymał od Jana Zamoyskiego prośbę, to był podkanclerz wtedy, później już po ślubie, czy nawet już w trakcie tego ślubu był kanclerzem, czyli no właściwie taka prawa ręka króla, najważniejsza postać, jedna z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o parlamentaryzm polski. Obecnie króluje Stefan Batory, który ożenił się z królową, znaczy ożenił się z Anną Jagiellonką i odbywa się bardzo ważne wydarzenie. W 1578 roku, to jest dokładnie 12 stycznia, następuje przeniesienie, bo taki był zwyczaj, czyli 2 tygodnie po ślubie Jana Zamoyskiego, tego kanclerza z Krystyną Radziwiłłówną, następuje przeniesienie się jej do domu, do pałacu męża. I w związku z tymi przenosinami jest tam w tym pałacu wystawiona sztuka teatralna. Ta tragedia grecka Kochanowskiego, odprawa posłów greckich. Tak wyglądała pierwsza strona, pierwsza rycina odprawy posłów greckich napisanej przez Kochanowskiego. I teraz dostaje list Jan Kochanowski z prośbą, ten list jest od Zamoyskiego, żeby ta sztuka, o której rozmawiali, czy bardzo możliwe, że Zamoyski ją czytał wcześniej, żeby Kochanowski ją przysłał i oni ją wystawią. Oczywiście Kochanowski zostaje zaproszony na to wystawienie. Koniec końców nie pojechał, bo był chory. No wyobraźcie sobie, jak to mogło wszystko wyglądać. Całą inscenizacją, wystawieniem tej odprawy zajął się Wojciech Oczko, nadworny medyk, ale humanista, no wiecie, człowiek renesansu, to znowu mamy tu medyk, ale miał takie ciągoty i teatralne i potrafił to zrobić. Ja Wam taką lekcję o teatrze i o plakatach teatralnych, takich zabytkowych, kiedyś zrobię, pewnie jeszcze w czasach kwarantanny,
ma to jakieś swoje plusy, czyli to, że ja mogę z Wami się tak spotykać i to jest pozytywny aspekt naszej kwarantanny. No i Wojciech Oczko, medyk, jest reżyserem tej sztuki. Czyli są zaproszeni wszyscy dostojnicy królewscy, król, królowa, no i para młoda już zaślubiona, czyli Jan Zamoyski i Krystyna Radziwiłłówna. Wiecie, kolory tej epoki i te smaczki takie różne z tej epoki, tego jest taka masa, że właściwie no, mogłabym, dobrze, to jest forma wykładu i mogę Wam w taki sposób też to szybko, dzisiaj się będę bardzo, bardzo spieszyć, więc dzisiaj będzie więcej wykładu niż lekcji takiej pisania dla Was. Ale to sobie w kolejnych dniach oczywiście zapiszecie, chociaż ja tutaj podam Wam to, co w Librusie było oczywiście. Zrobiono scenografię w pałacu, w środku, wewnątrz było to wystawiane. Teatrów jako takich budowanych nie ma. To wiecie, że twórcą teatru antycznego był Sofokles, że mamy zasadę trzech jedności w tragedii antycznej, że w amfiteatrach były te tragedie antyczne wystawiane, że mamy ważne hasła, które miały być zrealizowane, jak omawiamy tragedię antyczną, to szukamy, gdzie jest katarzys, gdzie jest ironia tragiczna, fatum, hamatria, czyli ta wina, czyli to są te ważne elementy, które tą akcje nam zawiązują. Kochanowski, no, Stasimone, Peisodione, Prologosy, prawda, Exodusy, to są te elementy tragedii antycznej. Kochanowski to zachował. Tu Wam, widzicie, mamy mówić o pieśni Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, ale nie sposób o niej powiedzieć, nie mówiąc o tym wszystkim, o czym mówię teraz, bo też to jest dla Was rodzaj powtórki. Proszę Was, żebyście postarali się być uważni, bo właśnie to wszystko jest ważne, bo Kochanowski tworząc tragedię antyczną, no bazuje na czym? No oczywiście, że na tragedii nie tylko sofoklesowskiej, ale także tych innych tragediach antycznych i tylko Sofokles najwięcej przetrwało i odnosi się do mitów greckich. No bo zobaczcie, mamy oczywiście też do Iliady Homera, bo zobaczcie, że odprawa posłów greckich to jest taki tekst, który ta tragedia ma, Sofokles przy tragedii Kochanowskiego to obszerne pisał. Słownie tam w naszym współczesnym wydaniu to jest 10-15 stron i naprawdę nie trudno jest zrozumieć ten przekaz. No i teraz mamy, wiecie, ten konflikt tragiczny. Tutaj wydawałoby się, że konfliktem tragicznym będzie to, że Parys porwał Helenę, ale tak naprawdę u Kochanowskiego tym konfliktem tragicznym jest to, że Polska, czyli tutaj oczywiście jest tam metafora, jest w trudnej sytuacji. I ta pieśń, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, jest elementem wyciętym jak gdyby i przeniesionym do Waszego podręcznika z tej tragedii odprawa posłów greckich, czyli reasumując, Kochanowski w renesansie pisze odprawę posłów greckich stylizowaną na tragedię antyczną. Zachowuje Stasimone, Peisodione, zachowuje regułę trzech jedności, chociaż zarzucano mu potem bardzo mocno raz, że te elementy tragedii nie zostały spełnione. Dwa, że no, to są takie, ta moralna, czyli widzicie, no naraził się, krótko mówiąc, że ta moralność i polityka, że no tutaj nie do końca chyba został dobrze odczytany, bo no, wydane było to, pokazane na ślubie, ale tam, że to jest zapowiedź wojny, jeszcze przed tą tragedią po łacinie był odczytany jeden z jego wierszy i to w sumie razem negatywnie wpłynęło na odczytanie tej odprawy posłów greckich i też ciągnęło się to potem za tą odprawą dosyć długo. Teraz przeczytam Wam list i przedmowę, właściwie początek do odprawy, przedmiot. Teraz na Facebooku jest taki challenge, że wrzucamy zdjęcia z młodości, to ja Wam teraz te przedmioty takie. Tutaj niektórzy piszą, że mam taki, miałam, więc cieszę się, że gdzieś tam te wspomnienia się pojawiają. Coś takiego.
panu, jego mści panu, panu Janowi Zamojskiemu z Zamościa, podkanclerzemu koronnemu, etc., etc., służby swe w łaskę waszej miłości, mego miłościwego pana zalecam. Wczoraj dopiero oddano mi oba dwa listy zaraz, któreś wasza miłość do mnie około tej tragedii pisał. A iżem przed tym nie wiedział o tych liściach, spodziewałem się, że za tymi czasów odwłokami i mej tragedii się odwlec miało, albo raczej, że tak ze mną zostać miała molom na pokarm, albo na trąbki do apteki. Jaką listy waszej miłości przeczytał, nie było czasu popracować, bo wszytek musiał in sumere na przepisanie quicquid it est, a baczy, że błazeństwo i wasza mości sam podobno rzeczysz posyłam. Waszej mości, tym śmielej, chocia nie masz com, żem to jeszcze w przodku waszej miłości opowiadał, że to nie miało być ad amisum, bo mistrz nie po temu, rzeczy też drugie nie wedla uszu naszych, inter caetera. Trzy są chore, a trzeci jakoby greckim chorom przygania, bo oni już osoby charakterem do tego mają, nie wiem, jako to w polskim języku brzmieć będzie. Ale w tym niech będzie arbitrum waszej miłości, teraz służby swe ofiarował, ale mi złe zdrowie nie da. Nie radbych przed się omieszkał przenosin waszej miłości, jeśli salus taki będzie chciała, za tym się łasce waszej miłości, mego miłościowego pana zalecam, datowane w Czarnolesie 22 dnia grudnia roku Bożego 1577, waszej miłości, mego miłościwego pana, sługa uprzejmy Jan Kochanowski. I możemy przeczytać, zobaczcie jak piękny język, poprzeplatany też z łacińskimi zwrotami. Jak ktoś chce, niech sobie przetłumaczy. Ja tu mam tłumaczenie, ale nie będę już tego tłumaczyła. I widać, że Kochanowski no, tutaj mówi, że ten tekst to mógłby iść na trąbki, chociażby do apteki, czyli no, na robienie pewnie takich podręcznych jakichś elementów zaopatrzenia. No, czyli no, wykazuje się tu skromnością. Oczywiście ten tekst jak najbardziej jest tekstem dobrym. No, nie bez przypadku też o nim się mówi, czy na maturze, czy... Nie piszcie proszę w grupach teraz, ani do mnie, ani w grupach, bo mnie się to wyświetla. Przeczytam wam teraz, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie i... Ciekawostka, no bo powiedziałam, że to element tej tragedii antycznej, że chodzi o porwanie Heleny. Powiedziałam wam również, że no, Parys król, królewicz właściwie trojański, naruszył zasadę gościnności w domu Menelaosa. To jest i mit, i potem na motywach też mitu przecież elementy no, Iliady, znaczy elementy Iliada Homera, czyli Parys narusza te zasady gościnności króla Sparty Menelaosa, porywa Helenę, żonę tego króla. Helena była najpiękniejszą, tu mamy też mit o jabłku niezgody, jak to się w ogóle z tym Parysem zaczęło, to znacie, ja już tego nie będę opowiadać po raz kolejny. Helena była najpiękniejszą kobietą świata, była córką Ledy i Zeusa. Jeżeli się interesujecie mitologią, można sobie to tam dalej jeszcze odczytać. I teraz ona zostaje porwana, no i Menelaos co? No, chce odbić żonę, chce, dlatego mamy wojnę trojańską, ten koń trojański, kolejny związek frazologiczny. I u Kochanowskiego w odprawie posłów greckich mamy Kasandrę, wieszczkę, która jest taką postacią pozytywną w tej tragedii. I mamy posłów, mamy też wspomnianego posła, który cały czas przez innych posłów jest cytowany, i Keaton, i on jest demagogiem, on jest demagogia, wiecie co to demagogia, prywata taka, wpływanie na opinię publiczną, kierowanie się prywatą, liczenie na poklask, to jest demagogia. I Keaton taki właśnie jest. No, Parys też jest taką postacią, bo nie dba o losy Troi, tylko dba o losy swoje, czyli żeby jemu, jest hedonistą, żeby jemu było wygodnie. I Aleksander jest pozytywną postacią i Kassandra również. I zobaczcie, co zrobił Kochanowski. Wiecie, że w tragedii antycznej było tak, że chór starców tebańskich
omawialiśmy Antygonę, omawialiśmy Króla Edypa i był chór. Chór spełniał rolę komentatorów. Chór wpływał na opinię publiczną, też tłumaczył wiele wydarzeń. A tutaj chór jest. I to wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, to mówi chór. Ale u Kochanowskiego chór to kobiety. Chór złożony z kobiet, czego wcześniej nie było. Oczywiście, jak sztuka była wystawiana na dworze królewskim, znaczy u Zamojskiego, to mężczyźni grali, tak jak w tragedii antycznej, nie grały kobiety. I co ciekawe, nie grali aktorzy, no bo powiedziałam, no ten teatr się budował. Mamy teatr średniowieczny, renesansowy się budował. To są teatry takie dworskie. One w pałacach, w dworach, w zamkach powstawały, ale jako budowli teatru nie mamy. Teatr szekspirowski powstaje, zresztą w Gdańsku, jeżeli będziecie kiedyś, a może byliście, to idźcie do tego teatru szekspirowskiego, bo można się tam wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, a bilety nie są drogie. Teatr renesansowy, teatr szekspirowski jest teatrem właśnie takim kolejnym ważnym teatrem po teatrze antycznym, średniowiecznym mamy teatr renesansowy. Grają dworzanie, nie, czyli amatorzy. No i ten medyk, ten oczko to wszystko ogarnia. Sztuka mieszane uczucia wywołała. Możemy sobie tylko myśleć, jak się czuł Kochanowski. Zrobił przysługę. On przy okazji napisał sztukę, tragedię patriotyczną. Była okazja, Zamojski to no, może nie wykorzystał, bo to za mocne słowo, ale no, niestety na interpretacji zawisła potem to, że oni właśnie wystawili to w momencie po tych zaślubinach. Pokażę Wam, jak wyglądał Stefan Batory i jak wyglądała Anna Jagiellonka. Zobaczcie, że Batory nie ma insygniów królewskich, nie ma korony. W dłoni trzyma jakąś chustkę. Jak się odniesiemy do tego portretu i poczytamy, gdzieś tam poszukamy, to się okazuje, że ta właśnie chustka w dłoni była tym elementem, który sygnalizował, że to jest król. To jest odniesienie do starożytności, do takiej tradycji starożytnej. Przeczytam Wam, co mówił Batory, bo pewnie pamiętacie z historii, że był Węgrem i posługiwał się łaciną, nie mówił po polsku, król polski. Posługiwał się łaciną, rozmawiając ze swoimi dworzanami, ale wiecie, ja Wam mówiłam, że język łaciński w tamtych czasach to było tak jak no, w PRL-u mówiono Esperanto, a dzisiaj takim językiem ogólnonarodowym jest oczywiście angielski i też chyba w każdym zakątku świata się w tym języku dogadać. Co mówił i pisał Batory o Polakach? Zobaczcie cały czas w kontekście wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Ja Wam zaraz puszczę jeszcze piosenkę, bo wiecie, no my omawiamy pieśni. Wszystkie te pieśni możemy śpiewać, tak? Mamy charakter meliczny. Mówiłam to na poprzedniej godzinie, czy na poprzedniej godzinie, na poprzednim live'ie. Zaraz Wam przeczytam, co ten Batory powiedział. Tylko Wam pokażę kolejny przedmiot. Coś czuję, że nie będzie to Wam sprawiało jakichś trudności. Jeszcze jeden Wam pokażę. No, kombinujcie, co to jest. Ale posłuchajcie przy okazji, co mówi Batory. Polacy mimo męstwa naród płochy. Wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę, życie sobie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, poświęcić majątek, to u nich łatwo, fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i siły brak, sekretu nie zachowa, mówić dużo lubi, czynić mało. To tutaj za Arturem Górskim słowa Stefanego, króla Stefana Batorego. Piszecie znowu liczby, tajne szyfry, liczby, które
czyli ile przedmiotów zostało wykorzystanych, tak? Słuchajcie teraz, proszę, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Macie teksty przed sobą, mam nadzieję. Proszę te teksty sobie wziąć przed oblicze i posłuchać. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono. Miejcie to przed oczyma zawsze swoimi, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić poczet macie. Trudnoż tam krzywemu winić, nie bierze ten Pan darów, ani się pyta, jestli kto chłop, czyli się grofem poczyta. W siermiędze li go widzi w złotych li głowach, jestli najmniej przewinił, być mu w okowach. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem. Przełożonych występy miasta zgubiły i szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły. I teraz pół godziny zostało, słuchajcie, mało czasu. Teraz wam puszczę nagranie świetnego barda, pieśniarza Stana Borysa. Chciałabym, żebyście sobie w domu posłuchali Jaskółki. Jaskółka uwięziona. Znana piosenka, wasze mamy, babcie pewnie będą wiedziały, o co chodzi. Posłuchajcie sobie, tak niezwiązane jest to z lekcją, a z lekcją jest związane wy. Stan Borys, jest to nagranie z YouTube'a. Możecie patrzeć w tekst, bo jest słowo z tekstu znowu. Dodał już Stan Borys, bardzo utalentowany człowiek,
który talent wykorzystuje i też jakąś swoją wiedzę, filozofię życia do tworzenia i do dzielenia się tym z nami. I tak przyszła na mnie taka refleksja, to tak na marginesie, wiecie, że ja zawsze coś tam od siebie też, jakieś przemyślenia i też trochę was tym zarażam, a może też i prowokuję, że ileś tam tysięcy ma wyświetleń, nie pamiętam, około chyba 200 na YouTubie, no przyzwoicie, ale pamiętam, że jakieś kilka lat temu na Facebooku był taki filmik z zacinającym się chomikiem. Chomik wchodził do miseczki, robił salto i z powrotem. I on miał 2 miliony wyświetleń. I wiecie, no chciałabym, żeby dało wam to do myślenia, żebyście, bo to było śmieszne, no tylko mi śmieszna była ta ilość zainteresowanych i że to tak długo też funkcjonowało na Facebooku. Oprócz takich no, śmiesznych, nazwijmy to, rzeczy, żebyście wy też udostępniali rzeczy wartościowe, rzeczy, które też promują ludzi, którzy pracują na to, żebyśmy my też mieli jakąś ocenę sytuacji, żebyśmy też byli wrażliwi na muzykę, na twórczość, na poezję śpiewaną. Wiecie, to jest wyzwanie dla współczesnego twórcy, wzięcie renesansowego tekstu, renesansowej pieśni i nagranie jej w aranżacji współczesnej. Zresztą, jak słyszeliście, tu widzę, że niektórzy muzycy się też tu aktywnili i też oglądają. Pozdrawiam. I wiecie, że to nie jest łatwe, żeby z czymś takim się przebić, ale też, żeby skomponować muzykę do takiego tekstu. Kolejne, jeżeli jesteśmy przy muzyce, no to podpowiem. Tutaj tyłu wam nie pokażę, bo jest dedykacja, ale tu już nie ma. Zwróćcie uwagę, że tutaj są linie. Po coś jest tutaj ten otwór. Z tyłu mamy opis. To można było komuś... No nie będę podpowiadać. Ciekawa jestem. To traktujecie jako raz. A jednak z tyłu pokazałam. Co to jest? Jak widzicie, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. No jest to tekst... Teraz, jak już wiecie o tym wszystkim, że to odprawa posłów greckich, że jest to, to wy tutaj, czyli gdybyście mogli mi napisać, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, jaki to środek stylistyczny? Jaki ma charakter, jaki to środek stylistyczny? Szybciutko napiszcie. Dzisiaj troszeczkę inaczej, troszkę mniej czasu poświęcam na to, żeby się do was zwracać, bo temat jest obszerny, a chciałabym dużo rzeczy wam przemycić i odtwórzcie sobie potem tę lekcję jeszcze raz, żeby ewentualnie jakieś notatki zrobić, dobrze? A w kolejnych lekcjach, tak jak powiedziałam, tam na platformie już będziemy sobie powolutku to robili. No, wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Czy ktoś mógłby mi napisać, co to za środek stylistyczny? Środek poetyckiego wyrazu, no tak jak zwał, tak zwał, wiecie, że możemy zamiennie nazywać te środki. Nie widzę tu, czy ktoś tu coś napisał. Napiszcie. No dobrze, to ja mówię, bo te wasze komentarze są po prostu świetne. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, jest to apostrofa mająca charakter retoryczny. No i teraz, co to jest ta retoryka? Co to jest retoryka? Czy ktoś z was mógłby mi tutaj napisać, co to ta retoryka jest? Ma charakter retoryczny, czyli ja wam chyba na wcześniejszej lekcji o tym mówiłam. Charakter retoryczny, czyli taki charakter przemówienia, charakter przekonania kogoś. No tutaj retoryka jest właśnie taką... zresztą w Librusie jest jak podmiot liryczny mówi, no to możecie wpisać retoryka. Sprawdźcie sobie, jeżeli chcecie, możecie w słownikach, możecie wpisać w internet i... O tym stylu retorycznym jeszcze będziemy mówili, bo ten styl retoryczny jest także w waszej podstawie, ale to programowej, teraz nie będziemy się nad tym skupiać. Czyli ma charakter przemówienia, przekonuje do czegoś, skłania do jakiejś refleksji. Rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy na wcześniejszych lekcjach, bo akurat w poprzednich pieśniach się to nie pojawiło, pojawiają się tutaj przerzutnie.
Chciałabym, żebyście sobie na naszych tekstach napisali, czy nawet w notatce, oprócz tego, co Wam wysłałam, żebyście sobie napisali, że te przerzutnie występują właśnie tutaj w tej pieśni i przerzutnia będzie to wyraz poczet i grzesze. Mamy któremu kiedyszkolwiek z praw swych uczynić poczet. On jest, ten poczet jest przeniesiony, czyli przerzucony do wersu kolejnego i ta kolejna grzesze. Więc ja podobno, oczywiście mówiąc o przerzutni, bo ja tu powiedziałam, że poczet i grzesze, tak jakby tylko te wyrazy. No tak, one są przerzutnią, ale przerzutnia to jest cała forma, że z wersu do wersu niżej przerzucamy. Czyli możecie sobie napisać całość. Poczet, któremu kiedyszkolwiek z praw swych uczynić poczet macie, przerzutnia. Jak nie będziecie rozumieli, to do mnie w prywatnych, ja jutro na lekcji wyjaśnię. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę. Zobacz, jest to słowo i poczet i grzesze jest przerzucone do wersu na dole. I teraz zobaczcie, w jakiej formie, oprócz tej apostrofy wy, no jest, my czujemy, że to jest do rządzących, że to jest do, pamiętajcie, że to mówi chór, że to jest właśnie w tej tragedii. I teraz jaki ma być ten człowiek, który rządzi, jaki ma być ten poseł, jaki ma być ten senator. Taka ciekawostka, w odprawie posłów greckich mamy opis lasu, znaczy może nie tyle opis, co zasygnalizowanie faktu obrad, uderzanie laską marszałkowską w podłogę. Byliście na wycieczkach w Sejmie niejednokrotnie, wiecie, że no pięknie te laski marszałkowskie wyglądają, one są wyeksponowane w specjalnych goblotach na jednej ze ścian. No i są elementem też, gdzie przewodnik, jak, jeżeli was oprowadza, to o tym zawsze mówi. Są, wiem, że są osoby, które się interesują i to jest pewnie jakaś tam informacja, która potwierdza ich jakieś zainteresowania. Co podmiot liryczny tutaj chce powiedzieć? Ideał człowieka, łaciński virtus, mąż dobry, człowiek cnotliwy, taki powinien być człowiek rządzący. On powinien się wykazywać i Kochanowskiemu o to chodzi, że człowiek, który ma władzę i który decyduje o ogóle i decyduje, to jest takie oczywiste, ale nie jest. Zobaczcie, na przestrzeni wieków wcale to nie jest oczywiste i gdyby tak było, to nie mielibyśmy wielu powstań i wojen, i kryzysów, gdyby tak było, bo niestety nie zawsze Kochanowski to wyczuwa i on przestrzega cały czas, on grozi, on w jakichś mocnych słów tu używa, bo też mamy tu odniesienie oprócz tego, że mamy to w konwencji mitologicznej, antycznej, to mamy do Boga, że Bóg was osądzi, że nieważne, czy ty w złotych ligłowach chodzisz, złotogłowie, co to było to złotogłowie? Czy coś na głowie nosili? Nie, złotego nie, nie. Złotogłowie to jest tkanina przetkana złotą nitką, czyli bardzo drogi, cenny materiał. Czy tutaj było, czy się ktoś grofem poczyta? Grofem się poczyta, czyli uważa za hrabiego. Uważa się, więc słuchajcie, no wiecie, że zresztą to było bardzo częste, że ludzie kupowali sobie szlachectwo, kupowali sobie herby i udawali szlachciców, a wcale nimi nie byli. Ale wróćmy do tego ideału człowieka, do tego łacińskiego virtus. U Homera władcy są nazywani pasterzami ludów, a tu jest stadem Bożym, tutaj mamy taką symbolikę znowu biblijną, ale że paść. Słuchajcie, no jak będziemy w kontekście XVI wieku, w kontekście tego, co Wam wcześniej powiedziałam, ten kontekst historyczny, no to nabiera ta pieśń innego znaczenia, że Kochanowski nawet się chyba boi. On w tym Czarnolesie z tą Dorotą Podolską, swoją kochaną żoną, osiadł i tam do starości przeżył, a jak gdyby, no, zobaczcie, uciekł z tego dworu, odszedł, wolał pieśń świętojańską o Sobótce i pieśni związane z Czarnolasem, i fraszki, i te teksty, które były mu bliskie. No, jest człowiekiem humanizmu, jak musiało go bardzo boleć to, co się dzieje w kraju wtedy, co się dzieje w Polsce. Znowu puentuje nam tą pieśń. Przełożonych występy miasta zgubiły, szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły. Czyli
Tak będzie też z nami, tak będzie z Polską, jeżeli się nie opamiętacie, jeżeli losy kraju, losy Polski nie będą dla Was najważniejsze. Czyli motywem wiodącym w utworze jest problem odpowiedzialności władcy. Osoby rządzące są nazywane władcami pasterzami i w ten sposób właśnie, tak jak powiedziałam, Kochanowski wykorzystuje tradycję homerycką, biblijną również, bo pasterz, tak, tu mamy no, biblijną, bardzo, bardzo mocny jest tutaj ten motyw. Poeta odwołuje się do tego męża dobrego, czyli człowieka mądrego, uczciwego, do pełnego zalet obywatelskich, patriotycznych, do stoika. Czyli nie demagogia, a stoicyzm. Mówiłam Wam, że mamy tam, mamy Antenora, który jest pozytywny. Nikt go nie słucha. Wieszczka, Kassandra, przecież tak jak mieliśmy u Sofoklesa w tragedii antycznej Tyrezjasza, czy Tereziasza, w zależności tam od tłumaczenia, przecież to był guru, jak powiedział, to było święte, a tu jej nikt nie słucha, tej Kassandry. Bo nie pasuje im ta tematyka. Czyli aha, nawet proroctwa to... Zobaczcie, no Kochanowski się tu naraził naprawdę. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o... Bo też we wcześniejszych lekcjach się to nie pojawiło, o, że jest to wiersz sylabiczny. Wiem, że zawsze trudno jest Wam rozróżnić, czy to jest wyraz, czy to jest wiersz sylabiczny, czy sylabotoniczny, czy toniczny. Ja zawsze tak mówię, to się czasami... A, w połowie... przypadków sprawdza, jak już naprawdę nie wiecie, i zaraz Wam powiem o tym wierszu sylabicznym, jakie ma cechy, ale one niestety pokrywają się też sylaba tonicznym w pewnych momentach, to trzeba zwrócić też uwagę, kiedy ten tekst powstawał. Wiersz sylabiczny to jest cały renesans. Kochanowski jest uważany właściwie w drugiej połowie XVI wieku, ten wiersz już tak się ugruntował, że był bardzo silny i wszystkie teksty, jak się pytam Kochanowskiego, to one są sylabiczne, czyli mają stałą liczbę sylab. Tutaj jest 12 średniówka. Mówiłam Wam o średniówce, to, co to średniówka, to sobie możecie tu nawet wpisać w komentarze, że ten wiersz sylabiczny, średniówka po siódmej sylabie, tu mamy 12 tych sylab. Wiersze sylabiczne to wersy dłuższe niż ośmiozgłoskowe, zawierające średniówkę. Ta średniówka jest widoczna. Jak czytamy, jak patrzymy na układ wersowy, to ona jest widoczna. O, stały akcent na drugiej sylabie przed średniówką. To też jest jedna z cech. Rozmaite układy wersowo-zdaniowe. W średniówce muszą występować przerzutnie. Powiedziałam Wam o przerzutni i tu się sprawdziło, czyli zobaczcie, jest kilka cech, które Wam nakierują Was jednak na to, że jest to wiersz sylabiczny. I proszę, żebyście zapamiętali, bo to się czasami na maturze też pojawia, takie pytanie pisemnej i zawsze, zazwyczaj maturzyści mają 0 punktów za to, bo to jest trudne i ja jestem w stanie to zrozumieć, ale jak podałam Wam te cechy, to metodą dedukcji możecie spokojnie sobie to wywnioskować. Sylabotoniczny to są późniejsze wieki i toniczne jeszcze później, ale to na innych lekcjach, nie będę Wam teraz tego mieszać. Utwór zawiera problematykę uniwersalną, ponadczasową. Znowu domena Kochanowskiego. Czyli mamy ponadczasowa tematyka uniwersalna. Kolejne przedmioty. 10 minut zostało. Ja nie wiem, bardzo szybko mi ten czas z Wami leci. Coś takiego. To się otwiera oczywiście, jak uda mi się otworzyć. To otworzam. No i w tym klimacie może też. Coś takiego. Sporo tych przedmiotów jest. Ja nie będę Wam podawała ile, ale już niedużo zostało. Jeszcze sobie tu poprzekładam. Bardzo szybko mówiłam i dużo rzeczy już właściwie zrealizowaliśmy. To zobaczymy, co zapamiętaliście. Co to jest wirtus? Napiszcie, co to wirtus. Napiszcie virtus. Łacińskie virtus. Kogo oznacza łacińskie virtus? Mankamentem naszego porozumiewania się jest to, że ja zadaję pytanie, komentarze przychodzą z opóźnieniem kilkusekundowym, czasami to jest nawet z 50-60 sekund, pół minut dużo.
to dużo apostrofa tutaj. Dopiero widzę Wasze odpowiedzi z moich pierwszych pytań. Co to łaciński virtus? To kto wie, to proszę, żeby sobie. To też było w Librusie podane, żeby sobie to wpisać w komentarz, bo ja potem przejrzę. Kto mówi? Napiszcie mi, kto mówi, bo to było też w tym Librusie podane. Kto mówi? Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, kto się zwraca? Mentor, nauczyciel. Tak możecie wpisać tam w te kartki, czy do zeszytu, bo już wiem, że macie przepisane. Do kogo mówi? Podmiot liryczny mówi do kogo? Do kogo mówi? No, będę szybciej odpowiadała. Zobaczymy, jak to pójdzie. Adresat zbiorowy. Tam wpiszcie adresat zbiorowy. Osoby rządzące państwem. Co mówi? Co mówi? Jak mają postępować? Jak mówi? No to już wtedy powiedziałam, nie przed chwilą, że macie sobie jeszcze o tym stylu sobie zobaczyć, bo będzie, ja Wam chyba już to zadanie zadałam, napisać przemówienie, jeśli nie, no to będę zadawała. Takie stylizowane na przemówienie renesansowe. I jak mówi retoryka? Napiszcie tam, możecie sobie oczywiście tę retorykę rozwinąć. Kolejne przedmioty. Coś takiego. I jeszcze kolejny przedmiocik. Coś takiego. Wypiszcie mi proszę przerzutnie. Wasze komentarze są niesamowite. A to co to jest? Zostało nam 5 minutek. Podsumujemy. Fajne te Wasze komentarze. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Zobaczcie, ile tu jest ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. No, czyli macie władzę i to wy powinniście decydować o sprawiedliwości. Powinniście być sprawiedliwi. Wy mówię. Zobaczcie też, w jaki sposób Stan Borys to śpiewał. Tak ja wręcz wytyka wy. Jest to dosyć mocne, mocno skierowane do rządzących. Wy mówię, którym ludzi paść poruczono. Czyli wy jesteście pasterzami, wy macie teraz, to wy jesteście tymi demiurgami, którzy, mistrzami ceremonii, którzy decydują o losach państwa, ale też o losach ludzi, którzy żyją w tym państwie. I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono. Czyli powierzono władzę, zwierzchność. Wy. Miejcie to przed oczyma zawsze swoimi. Miejcie to przed oczyma, miejcie to na uwadze, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi. To chyba tego nie trzeba tłumaczyć, prawda? Bo to jest, zobaczcie, dosadne, mądre, mocne. Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na piecz. Nie majątek, nie hedonizm, nie wygodnictwo dla mnie, bo mam dobrą posadę, bo jestem przy królu i mogę rządzić, tylko dla ludzi. Wskażcie mi, ile jest ludzi takich w historii Polski, którzy tacy byli. No było dużo. Było dużo i moglibyśmy sobie te osoby powymieniać. Powinny być wzorem dla reszty, do naśladowania. Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana. Ale i sami macie nad sobą Pana. No to mamy odniesienie tutaj do Boga. Żadne występki nie ujdą płazem. Któremu kiedyśkolwiek sprawy swych uczynić poczet macie, trudnoż tam krzywemu winić, czyli ujść grzesznikowi. Trudno ujść grzesznikowi,
przed osądu. Pani profesor, pokaże pani jeszcze przedmiot? Pokażę. Pokażę, pokażę. Jeszcze nie wychodźcie. Nie, nie. Będę was trzymać do 13. Nie bierze ten pan darów, ani się pyta, jeśli kto chłop, czyli się grofem poczyta. Nieważne. Zobaczcie. To, co w pieśniach Kochanowskiego jest takie istotne i częste. Jak było o fortunie, ten motyw, nieważne jak się wam żyje, jak wam się na świecie plecie, ważne, żebyście wy pozostali wierni filozofii stoickiej i epikurejskiej. I zobaczcie, że też to, co było w średniowieczu wcześniej, że każdy będzie przed sąd Boży postawiony i będzie osądzony. Nieważne, czy on ma herb, czy jest w siermiędze, czyli jest biednie ubrany, jest biedakiem, on będzie tak samo osądzony. Jeśli najmniej przewinił być mu w okowach, czyli nawet jeżeli ten rządzący najmniej przewinił, zostanie uwięziony, oczywiście to jest taka przestroga dla rządzących, że nie powinniście kierować się prywatem. Prywatą. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem. Czyli jak gdyby ten podmiot liryczny też mówi, no jeżeli ja coś takiego zrobiłem, no to przepraszam, nie chciałbym, poprawię się, mam tego świadomość, nie jestem wbity w dumę, nie jestem megalomanem, wiem, że coś nie...